Jedno z praw Murphy'ego mówi o tym, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy dopiero zaczną je robić. W dobie świata, gdzie wszystko jest cyfrowe i większość naszych pamiątek w postaci zdjęć czy filmów trzymamy również na naszych komputerach, na pewno warto zainteresować się tematem backupowania. Jednak co w przypadku, kiedy chcielibyśmy zrobić kopię całego dysku twardego, bądź przenieść nasz system z jednego dysku na drugi? Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslow. Temat klonowania dysków lub robienia ich pełnych kopii sukcesywnie przewija się gdzieś przez tego naszego polskiego YouTube'a. Często twórcy wykorzystują jakieś wątpliwej jakości płatne bądź darmowe programy, które głównie są skierowane pod Windowsa. Nie wiem czy tylko ja, ale kiedy myślę klon dysku twardego, to pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to Clonezilla. Clonezilla jest narzędziem, które działa z pendrive'a, niezależnie od naszego systemu operacyjnego. Jest ono bardzo często wykorzystywane w różnych firmach przez administratorów. I powiem wam, nie bez powodu. Po pierwsze, jest to narzędzie w pełni darmowe, a po drugie, co nawet chyba jeszcze ważniejsze, jest to narzędzie bardzo użyteczne i bardzo proste w obsłudze. Zasadniczo, jeżeli znacie pojęcie, co to jest partycja, no to praktycznie możecie odpalić to narzędzie i brać się za klonowanie i backupowanie dysku, bo cały proces jest bardzo intuicyjny, a żeby było mało, to narzędzie posiada także polskie menu. By the way, Clonezilla to tak naprawdę nic innego jak bootowalny Linux z taką prostą nakładką i jeżeli chcemy, to nic nie stoi na przeszkodzie i możemy od razu przełączyć się do konsoli i ręcznie klepać polecenia. Jednakże ten cały graficzny, czy powiedzmy pseudograficzny kreator jest naprawdę mega użyteczny. Pomyślałem, że będzie wam fajnie pokazać dwie rzeczy, które może się wam kiedyś zdarzyć wykonać. Pierwszą z tych rzeczy będzie w moim przypadku przeniesienie systemu z dysku SSD na SATA na dysk M2 NVMe. Analogicznie to będzie taka sama sytuacja, gdyby ktoś po prostu z was chciał zmigrować system z jednego dysku na drugi. No i przypadek drugi, będzie to zrobienie obrazu całego dysku, no i wgranie go na inny dysk. Obecnie w moim komputerze mam zainstalowanych 6 dysków. Tak, wiem, to trochę więcej niż przeciętny użytkownik komputera. Żeby tego było mało, to mam jeszcze zainstalowane 2 różne systemy operacyjne. Ubuntu 18.04 LTS oraz Windowsa 10. Teraz pytanie, co tak naprawdę chcę osiągnąć? Będziemy zmieniać obecny dysk M2 od Goodrama na Plextora, który jest szybszy i wspiera NVMe. Swoją drogą, jego recenzję robiłem już wcześniej. Jeżeli ktoś z was chce się dowiedzieć czegoś więcej o tym dysku, no to macie tutaj odnośnik u góry. Tak więc, ostatnio Linuxa używam na co dzień, dlatego chcę, żeby znalazł się on na dysku M2. A jako, że czasami potrzebny mi jest także Windows, przeniesiemy go ze starego dysku M2 na SSD SATA. Brzmi strasznie? Nie, ale żeby było bardziej czytelnie, rozpiszmy to sobie na kroki, które musimy wykonać. Po pierwsze, robimy obraz dysku M2 Goodram, tam gdzie jest Windows 10, i zapisujemy go na któryś z moich dysków HDD. Krok drugi to zmiana dysku M2 Goodrama na Plextora. Krok trzeci, klonujemy zawartość dysku SSD z SATA, tam gdzie jest Ubuntu, na Plextora. Krok czwarty to po prostu odtwarzanie backupu obrazu Windowsa 10, który wcześniej zapisaliśmy. Odtwarzamy go sobie na dysk SSD SATA Samsunga. No i ostatni krok piąty to zmiana partycji na Ubuntu, tak aby po prostu mieć dostęp do większej ilości miejsca. Chwila, moment. Zanim przejdziemy do procedury, warto tutaj odnotować dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktoś z was chciałby przenieść Windowsa 10 z dysku SATA na jakiś M2 NVMe, może się wam to nie udać, gdyż Windows nie ma domyślnie zainstalowanych sterowników pod NVMe, tylko pod protokół, który obecnie obsługuje. Więc zanim przystąpicie do tworzenia obrazu z takiego Windowsa, musicie wcześniej zainstalować już sterowniki NVMe, bo po prostu dostaniecie bluescreena, gdy sklonujecie Windowsa na taki dysk i będziecie próbowali go odpalić. I drugą rzeczą jest to, że obraz stworzony przez Clonezilla, gdy robimy sobie backup dysku, nie zajmuje dokładnie tyle, ile pojemność dysku.
Mianowicie po prostu Clonezilla ucina puste miejsce na dysku, a dodatkowo kompresuje cały obraz. Tak więc w moim przypadku, gdy robiłem obraz z Goodrama, który no, objętościowo ma 120 giga, obraz ważył około tylko 60. Wybieramy pierwszą opcję. Później wybieramy z menu język polski i zachowujemy obecny układ klawiatury. Wybieramy opcję Start Clonezilla, a następnie opcję Device Image, która pozwoli nam na utworzenie obrazu z wybranego urządzenia. Kolejnym krokiem jest wybór urządzenia, na które zapiszemy obraz. Wybieramy dla niego folder. Wybieramy opcję Beginner, następnie Save Disk i wprowadzamy nazwę naszego obrazu. Potem zostaje tylko wybór dysku, którego obraz chcemy stworzyć. Możemy pominąć sprawdzanie źródła, jednak zalecam sprawdzić obraz po jego zapisaniu i nie szyfrować go. Ostatecznie Clonezilla zapyta nas, czy chcemy kontynuować. Wpisujemy Y i wciskamy Enter. Teraz tworzył będzie się obraz naszego dysku. Przystępujemy do kroku drugiego, czyli zamiany dysku Goodram na Plex Store. Krok trzeci to przeniesienie systemu z dysku Samsunga na Plex Store. Wszystkie czynności wykonujemy jak w kroku pierwszym, jednak zamiast opcji Device Image wybieramy Device Device. Wybieramy Beginner, następnie Disk to Local Disk. Potem wybieramy dysk źródłowy, który chcemy sklonować. I dysk docelowy, na który chcemy przenieść dane. Możemy teraz pominąć sprawdzanie systemu plików, a Clonezilla spyta nas, czy na pewno chcemy wykonać operację. Jeśli się zgodzimy, zostanie rozpoczęte przenoszenie danych. Krok czwarty to przywrócenie obrazu z dysku HDD na SSD. W tym celu wykonujemy kroki tak jak w kroku pierwszym, jednak zamiast trybu Beginner klikamy tryb Expert i wybieramy Restore Disk. Potem wybieramy obraz, który stworzyliśmy w kroku pierwszym, a następnie dysk, na którym chcemy, żeby dane się odtworzyły. Po zatwierdzeniu ukaże się nam wielka tabelka z opcjami. Spacją odznaczamy pierwszą opcję, a resztę pozostawiamy bez zmian. W kolejnym kroku wybieramy opcję K1, która utworzy nam nową tabelę partycji. Później Clonezilla zapyta nas o potwierdzenie i rozpocznie się odtwarzanie obrazu. Po zakończeniu możemy sprawdzić, czy system odtworzony z obrazu się uruchomi. Raczej powinno się to udać. Krok piąty to rozszerzenie partycji na Ubuntu. Ja robię to programem gpartet, gdyż jest to bardzo prosta operacja i zajmuje w tym programie dosłownie kilka sekund. Tak więc moi drodzy, jak widzicie, Clonezilla jest to bardzo, bardzo potężne narzędzie. Umożliwia ono naprawdę wiele innych rzeczy, o których tutaj nie wspomniałem, jak chociażby to, że obrazy możemy zapisywać sobie od razu na dysk sieciowy, możemy wyeksportować go od razu na serwer, tak samo zaciągać obrazy możemy z zewnętrznych serwerów. Jest to naprawdę niesamowite narzędzie i gdyby chcieć o nim opowiadać, można by na tym spędzić spokojnie całą serię odcinków. Jednakże myślę, że to są takie dwa podstawowe przypadki, z których ktoś z Was może kiedyś chciałby skorzystać i jest to na pewno wiedza, którą warto posiadać, bądź może Wam się też przydać, gdy kiedyś będziecie chcieli sobie zrobić klon, możecie sobie wrócić do tego filmu, on się stąd nigdzie nie rusza. No i będziecie wiedzieli, jak sobie taki proces przeprowadzić. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.